imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Drodzy siostry i bracia, zgromadziła nas tutaj wiara w Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który jest życiem i życie daje. Zgromadziła nas tutaj miłość i wdzięczność za wielkie dokonania, które stały się udziałem naszej Ojczyzny dzięki posłudze wiernej i szlachetnej świętej pamięci Kornela Morawieckiego, marszałka seniora Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Zgromadziła nas tutaj nadzieja, że Bóg, Ojciec bogaty w miłosierdzie, przyjmie go do swego królestwa na wieczność całą. Aby nasza modlitwa o łaskę zbawienia dla niego była jak najbardziej owocna. Na początku tej przynajświętszej Eucharystii przeprośmy najlepszego Ojca za wszystkie nasze grzechy i zaniedbania. Panie Jezu, który przez śmierć na krzyżu zgładziłeś nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który przez Twoje zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie wieczne, zmiłuj się nad nami. Panie, który przez Twoje wejście do chwały otworzyłeś nam drogę do nieba, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty przebaczasz grzesznikom i dajesz wieczną radość świętym. Wyzwól z więzów śmierci Twojego sługę Kornela, w którego pogrzebie uczestniczymy. Daj mu udział w wiecznej radości z Twoimi wybranymi i spraw, aby w dniu zmartwychwstania mógł się wpatrywać w Twoje oblicze. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z księgi proroka Barucha. Bądź dobrej myśli, narodzie mój, pamiątko Izraela. Zostaliście zaprzedani poganom, ale nie na zatracenie. Dlatego zostaliście wydani nieprzyjaciołom, iż pobudziliście Boga do gniewu. Rozgniewaliście bowiem Stworzyciela swego ofiarami składanymi złym duchom, a nie Bogu. Zapomnieliście o waszym Żywicielu, Bogu wiekuistym. Zasmuciliście też Jerozolimę, która was wychowała. Widziała bowiem przychodzący na was gniew Boży i rzekła: słuchajcie, sąsiedzi Syjonu,
Bóg zasmucił mnie bardzo, widzę bowiem niewolę moich synów i córek, jaką im zesłał przedwieczny. Wyżywiłam ich z radością, a odesłałam z płaczem i smutkiem. Niech nikt nie śmieje się, że jestem wdową i opuszczoną przez wielu. Zostałam opuszczona z powodu grzechów dzieci moich, ponieważ wyłamały się spod prawa Bożego. Ufajcie, dzieci, wołajcie do Boga, a ten, który dopuścił to na was, będzie o was pamiętał. Jak bowiem błądząc myśleliście o odstąpieniu od Boga, tak teraz, nawróciwszy się, szukajcie go dziesięciokrotnie. Albowiem ten, który zesłał na was to zło, przywiedzie radość wieczną wraz z wybawieniem waszym. Oto słowo Boże. Zbawienie prawych pochodzi od Pana. Zbawienie prawych pochodzi od Pana. Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłaca. Zbawienie prawych pochodzi od Pana. Jak ojciec lituje się nad dziećmi, tak Pan się lituje nad tymi, którzy się go boją. Wie on, z czegośmy powstali, pamięta, że jesteśmy prochem. Zbawienie prawych pochodzi od Pana. Dni człowieka są jak trawa, kwitnie jak kwiat na polu. Wystarczy, że wiatr go muśnie, już znika i wszelki ślad po nim ginie. Zbawienie prawych pochodzi od Pana. Łaska zaś Boga jest wieczna dla Jego wyznawców, a Jego sprawiedliwość nad ich potomstwem. Nad wszystkimi, którzy strzegą Jego przymierza i pamiętają, by spełniać Jego przykazania. Zbawienie prawych pochodzi od Pana. Alleluja, alleluja, alleluja. Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Wróciło 72 z radością, mówiąc: Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich: Widziałem szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają,
lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. W tej oto chwili rozradował się Jezus w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec, ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie, bo powiadam wam, wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli. Oto słowo Pańskie. Szanowny panie premierze i żalem okryta rodzino świętej pamięci pana marszałka seniora Kornela Morawieckiego, panie prezydencie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, marszałkowie Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, panie prezesie, ekscelencje księża biskupi z księdzem biskupem polowym Wojska Polskiego, gospodarzem tego miejsca, drodzy bracia w Chrystusowym kapłaństwie, szanowni państwo, drodzy siostry i bracia. Niemal dokładnie 4 lata temu, 12 listopada 2015 roku, otwierając pierwsze posiedzenie Sejmu VIII kadencji, świętej pamięci pan marszałek senior Kornel Morawiecki nawiązał do słów nieznanego autora z podziemia za czasów PRL-u. Niosę Ciebie, Polsko, jak żagiew, jak płomienie. Gdzie Cię doniosę, nie wiem. I zaraz potem odniósł je do współczesnych nam czasów. Po latach donieśliśmy Polskę do naszych dni. Niesiemy Cię, Polsko, jak żagiew, jak płomienie. Gdzie Cię doniesiemy? Nieść Polskę. Nieść Ojczyznę. Nieść Matkę naszą. Nieść z dumą i radością, jak żagiew, jak płomienie, w chwilach jej triumfu i chwały. Nieść z wielką troską i tkliwą miłością, gdy dotyka ją słabość i gdy trzeba jej bronić i o nią się zmagać. To w takich właśnie chwilach na naszych ustach niemal spontanicznie pojawiają się słowa narodowego hymnu: Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski. Marsz z dalekiego kraju. Marsz z ziemi włoskiej do Polski. Marsz. To wszystko wpisuje się w los wiernych, kochających matkę, ojczyznę i jej dzieci. Jednakże zanim te dzieci wypełnią swoją wobec niej powinność, trzeba, aby właśnie ona, matka, jak wszystkie człowiecze matki, najpierw je w sobie
pod sercem nosiła, aby ogarnęła je i przeniknęła swoją miłością, aby nauczyła je tak kochać, by w chwili stosownej byli gotowi i potrafili jej bronić i ją nieść. Kornel Andrzej Morawiecki urodził się 3 maja 1941 roku w Warszawie. Szczególny był to dzień i również szczególny rok. Szczególne także samo miejsce urodzenia. Dzień 3 maja. Dzień, w którym to Polska niesie swoje dzieci i uczy je miłości do siebie. Miłości w dwóch wymiarach. Najpierw w wymiarze religijnym, bo jest to święto Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, ustanowione przez papieża Benedykta XV w 1920 roku na prośbę polskich biskupów po zwycięskiej dla nas wojnie bolszewickiej. Biskupi polscy chcieli w tym właśnie dniu upamiętnić śluby króla Jana Kazimierza, który 2 kwietnia 1656 roku w czasie klęski potopu szwedzkiego w katedrze lwowskiej powierzył opiece Matki Bożej całe swoje królestwo. A równocześnie, kierując taką właśnie prośbę do Benedykta XV, polskiemu episkopatowi zależało na tym, aby religijnemu świętu 3 maja nadać także wymiar patriotyczny. Chodziło im bowiem o to, aby święto Królowej Polski złączyć z rocznicą uchwalenia przez Sejm Wielki w dniu 3 maja 1791 roku Konstytucji, która miała dać pierwszej Rzeczypospolitej prawne fundamenty dla jej wewnętrznej odnowy. To połączenie wymiaru religijnego z wymiarem patriotycznym stanowiło kolejne w naszej historii potwierdzenie ścisłych więzi dziejów chrześcijaństwa z dziejami narodu i państwa polskiego, które zaistniały w 1966 roku w chwili przyjęcia chrztu przez księcia Mieszka I. Miłować Kościół katolicki znaczyło bowiem kochać Polskę. A kochać Polskę znaczyło trwać wiernie przy Chrystusowym krzyżu. Taka myśl przyświecała biskupom polskim kierującym do Benedykta XV tę prośbę. Wejść bowiem w historię taką właśnie znaczyło dla Polaków zgodzić się na to, aby Matka Polska niosła swe dzieci, ucząc je owej podwójnej miłości. Nie dziwmy się, że nasi wrogowie robili wszystko, aby Polacy nie mogli doświadczyć tej właśnie miłości. Z Konstytucją 3 maja zaborcy walczyli już od czasów Targowicy. Podobnie zaciekle zmagali się oni z wezwaniem Królowo Korony Polskiej, które za zgodą papieża Piusa X w 1908 roku zostało wpisane do litanii loretańskiej. Tę samą politykę wobec miłości do Kościoła i do ojczyzny prowadziły wobec Polaków obydwa systemy totalitarne, brunatny i czerwony, od czasów klęski wrześniowej 1939 roku. Niemieckie władze okupacyjne zakazały obchodzenia święta Królowej Polski. Nie uznawały go również władze PRL-u. Polakom pozostał więc sprzeciw.
Sprzeciw najpierw o charakterze religijnym. Zdawał sobie z niego sprawę nawet największy nasz wróg, generalny gubernator Hans Frank, który w notatkach z 1940 roku pisał: gdy wszystkie światła dla Polski zgasły, to wtedy zawsze była jeszcze święta z Częstochowy i Kościół. Zapewne nie wiedział on jednak o tym, że konkretnie znaczyło to między innymi, iż co roku na Jasną Górę przybywała tajna pielgrzymka akademicka reprezentująca wszystkie ośrodki uczelniane przedwojennej Polski. Pośród jej uczestników dwukrotnie był w roku 1942, 1943 student polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Karol Wojtyła. W ten sposób, z narażeniem życia, zmierzając do Czarnej Madonny, a następnie wracając do swoich środowisk, nieśli oni Polskę jak żagiew, jak płomienie, czerpiąc ich jasność i żar od tej, co od wieków jasnej broni Częstochowy. To z tego bezgranicznego umiłowania Matki Zbawiciela zrodziło się też męczeństwo Szaleńca Niepokalanej, ojca Maksymiliana Marii Kolbe, który w tym samym 1941 roku, 14 sierpnia, 3 miesiące po narodzinach Kornela, dobrowolnie oddał w Auschwitz swe życie za nieznanego mu osobiście współwięźnia. Wydarzenie to stało się najbardziej przejmującym świadectwem tego humanizmu, które zło dobrem zwycięża. Równocześnie pokazało ono wszystkim, jak solidarność tych, którzy mieli być tylko i wyłącznie obozowymi numerami, dzięki chrześcijańskiej wierze staje się okazją, by ocalić i zachować człowieczą godność, a przez to nieść Polskę jak żagiew, jak płomienie. Od samego początku, już od września 1939 roku, zrodził się wśród Polaków sprzeciw wobec zakazu owej podwójnej miłości Boga i Ojczyzny, który przyjął także kształt walki. Po upływie przeszło 140 lat. W nowym kontekście historycznym odwoływano się do słów Mazurka Dąbrowskiego: co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. W tym radykalnym sprzeciwie wobec zła wziął również czynny udział ojciec Kornela, Michał Morawiecki, który wywodził się z rodziny o tradycjach niepodległościowych. Jego dziadek walczył bowiem w powstaniu styczniowym. Natomiast ojciec był związany z PPS-em Józefa Piłsudskiego. W czasie niemieckiej okupacji Michał Morawiecki należał najpierw do Związku Walki Zbrojnej, a potem do Armii Krajowej. To taka właśnie Polska, patriotyczna, walcząca, niosła Kornela Morawieckiego od pierwszych dni jego życia. Określiła ona także los miejsca, w którym się narodził. Nie sposób zrozumieć tego miasta, mówił 40 lat temu, 2 czerwca 1979 roku, na Placu Zwycięstwa, święty Jan Paweł II Wielki. Nie sposób zrozumieć tego miasta, Warszawy, stolicy Polski, która w roku 1944
zdecydowała się na nierówną walkę z najeźdźcą, na walkę, w której została opuszczona przez sprzymierzone potęgi, na walkę, w której legła pod własnymi gruzami, jeśli się nie pamięta, że pod tymi samymi gruzami legł również Chrystus Zbawiciel ze swoim krzyżem sprzed kościoła na krakowskim przedmieściu. Taka właśnie Polska najpierw niosła Kornela Morawieckiego, a następnie to on podjął osobisty, w pełni świadomy trud, aby ją nieść jak żagiew, jak płomienie. Był przy tym nieustannie zatroskany o to, aby ta żagiew nigdy nie obróciła się w popiół, a jej płomienie nie utraciły swego blasku. To z tego zatroskania zrodził się jego, już jako młodego doktora, pracownika naukowego Uniwersytetu Wrocławskiego, udział w strajkach studenckich w marcu 1968 roku, a następnie w protestach przeciwko interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji w sierpniu tegoż roku oraz przeciwko brutalnej interwencji milicji i wojska podczas strajków na Wybrzeżu w grudniu 1970 roku. Powszechna radość i entuzjazm, jakie wybuchły w sercach Polaków po wyborze kardynała Karola Wojtyły na papieża w dniu 16 października 1978 roku, pozwoliły Kornelowi Morawieckiemu na nowo doświadczyć tego, co znaczy, że Polska niesie swoje dzieci. Równocześnie, niewiele później, zapowiedź pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w czerwcu 1979 roku uświadomiła mu, jak niezbędną jest rzeczą nieść innym Polskę jak żagiew, jak płomienie. Niemile bowiem zdumiała go postawa niektórych działaczy warszawskiego KOR-u, dla których przybycie Ojca Świętego do ojczystego kraju była czymś dalekim, wręcz ideowo obcym. Dlatego wraz z grupą swych wrocławskich przyjaciół postanowił udać się na spotkanie z papieżem na Plac Zwycięstwa w Warszawie z dużym transparentem nawiązującym do flagi państwowej Polski. U góry transparentu, a w białym tle, dużymi czerwonymi literami wypisał słowo wiara. Natomiast u dołu transparentu, na czerwonym tle, białymi literami wypisał słowo niepodległość. Transparent budził powszechne zdumienie pośród zebranych na Placu Zwycięstwa rodaków. Natomiast esbecy domagali się, aby go co prędzej zwinęli. On jednak wraz z kolegami nie ustąpił. Z ogromnym zaskoczeniem, a równocześnie radością, wsłuchiwał się w słowa Jana Pawła II, który w swej słynnej homilii niejako rozwijał sens obydwu słów wypisanych na transparencie, słów mówiących o podwójnej miłości Polaków do Boga i do ojczyzny. W odniesieniu do słowa wiara, papież mówił bowiem wtedy: nie można zrozumieć Polski bez Chrystusa. Kościół przyniósł Polsce Chrystusa. To znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa, a raczej
Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa. Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski. W odniesieniu do słowa niepodległość Jan Paweł II wprost upominał się o nią wtedy, 40 lat temu, podczas nocy perelowskiego zniewolenia, mówiąc: stoimy tutaj, w pobliżu grobu nieznanego żołnierza. W dziejach Polski, dawnych i współczesnych, grób ten znajduje szczególne pokrycie, szczególne uzasadnienie. Na ilu to miejscach ziemi ojczystej padał ten żołnierz? Na ilu to miejscach Europy i świata przemawiał swoją śmiercią, że nie może być Europy sprawiedliwej bez Polski niepodległej na jej mapie? Na ilu to polach walk świadczył o prawach człowieka wpisanych głęboko w nienaruszalne prawa narodu, ginąc za wolność naszą i waszą? Gdzie są ich groby, Polsko? Gdzie ich nie ma? Ty wiesz najlepiej i Bóg wie na niebie. Rankiem następnego dnia, 3 czerwca 1979 roku, Kornel Morawiecki wraz z kolegami z tym transparentem udali się do kościoła świętej Anny na spotkanie papieża z młodzieżą. Do kościoła nie doszli. Tak wiele było wtedy młodych na krakowskim przedmieściu i na Nowym Świecie. Kilka tysięcy z nich zgromadziło się wokół transparentu. Z wypisanymi nań słowami wiara i niepodległość przeszli obok złowieszczego budynku Komitetu Centralnego Partii, kierując się w stronę Kościoła Trzech Krzyży. Z poczuciem młodzieńczej, choć w pełni uzasadnionej dumy, nieśli wtedy Polskę jak żagiew, jak płomienie. Latem następnego 1980 roku te gorące płomienie ogarnęły cały kraj. Rodziła się Solidarność. Kornel Morawiecki od razu stał się jej aktywnym członkiem, tworzył jej struktury we Wrocławiu, wydawał biuletyn dolnośląski. Jesienią 1981 roku wziął udział w pierwszym krajowym zjeździe delegatów NSZZ Solidarność. Nocą 13 grudnia szczęśliwie uniknął internowania. Od razu zaangażował się w działalność podziemną. W czerwcu 1982 roku utworzył Solidarność Walczącą. Nazwa ta sama w sobie zawiera prawdziwy paradoks, bo na pierwszy rzut oka wydaje się, że Solidarność zakłada przede wszystkim wewnętrzną jedność, a walka – podział. Jak można pogodzić ze sobą te dwie tak odległe od siebie rzeczywistości? Jednak niezwykle znamienne światło rzucają na to refleksje kardynała Karola Wojtyły, zawarty w jego najważniejszym dziele z dziedziny antropologii – Osoba i czyn. Kiedy poruszał w nim etyczne zasady uczestnictwa w życiu społecznym, nastawionym na urzeczywistnianie dobra wspólnego, zdecydowanie odrzucił tak zwane postawy nieautentyczne, czyli konformizm i unik. W jednoznacznej opozycji do nich ukazał natomiast
wagę dwóch postaw autentycznych, czyli solidarności i sprzeciwu. Co więcej, ukazał pewną ich wewnętrzną bliskość. Pisał między innymi: sprzeciw nie kłóci się zasadniczo z solidarnością. Ten, kto wyraża sprzeciw, nie usuwa się od udziału we wspólnocie, nie wycofuje swej gotowości działania na rzecz wspólnego dobra. Postawa sprzeciwu jest funkcją własnego widzenia wspólnoty, jej dobra, a także żywej potrzeby uczestnictwa we wspólnym bytowaniu, a zwłaszcza we wspólnym działaniu. Program założonej przez Kornela Morawieckiego Solidarności Walczącej wydaje się być bliski tym właśnie stwierdzeniom kardynała Wojtyły. Dobro wspólne, jakim dla Morawieckiego była w pełni suwerenna i niepodległa Polska, mogło według niego stać się udziałem Polaków jedynie na skutek radykalnego odrzucenia przez nich komunistycznego zniewolenia. A to domagało się jednoznacznego sprzeciwu wobec wszelkich form konformizmu, uniku, ugody i zgniłych kompromisów z ciemiężcami. Niósł więc Kornel Morawiecki Polskę jak żagiew, jak płomienie i za to płacił koniecznością ciągłego ukrywania się przed komunistyczną władzą, a potem aresztowaniem i opuszczeniem kraju. Za to opłacili także jego najbliżsi, pozbawieni na co dzień doświadczanej bliskości męża i ojca. Często nie do końca rozumiany, dla wielu zbyt radykalny. W kolejnych wyborach już po 1989 roku przez rodaków kilkakrotnie odrzucany. A jednak niezłomny. Ostatecznie to właśnie jemu, jako posłowi na Sejm ósmej kadencji, przypadł zaszczyt, by jako marszałek senior uroczyście otworzyć jego obrady i móc wtedy stwierdzić: po latach donieśliśmy Polskę do naszych dni. Niesiemy Ciebie, Polsko, jak żagiew, jak płomienie. W tym roku chciał ją nieść dalej. Tym razem jako senator ziemi podlaskiej, ku jeszcze większej solidarności, do bardziej odczuwalnego przez wszystkich dobrobytu. A przede wszystkim pragnął nieść Polskę z przekonaniem, że za wszelką cenę musi ona trwać przy najświętszych wartościach. W przedwyborczej ulotce pisał: witam was, patrioci kochający Polskę, twórcy i obywatele największej cywilizacji, budowanej na fundamencie chrześcijaństwa, na miłości i na sile. Dziś proszę was o dumę i o odwagę. My, współtwórcy najwspanialszej religii, musimy dziś bronić przekazu założyciela, Jezusa Chrystusa, który jest codziennie atakowany. Dlaczego tak się dzieje? Jak temu zapobiec? Kultura tracąca poczucie świętości nie może trwać. Dlatego naszym obowiązkiem jest obrona polskości i wiary chrześcijańskiej, które złączone są naszym najtwardszym fundamentem. Kornel Morawiecki odszedł do wieczności kilka dni temu, 30 września 2019 roku. Dzisiaj
5 października. Kościół katolicki obchodzi w swojej liturgii 81. narodziny dla nieba świętej siostry Faustyny Kowalskiej, sekretarki Bożego Miłosierdzia. Kilka miesięcy przed swoją śmiercią, pod koniec maja 1938 roku, w swym dzienniczku zapisała: gdy się modliłam za Polskę, usłyszałam te słowa. Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje. Te słowa Chrystusa, które siostra Faustyna usłyszała niemal w przeddzień wybuchu tak tragicznej dla nas II wojny światowej, są szczególnym echem słów Najwyższego, które przed wiekami usłyszeli synowie Izraela poprzez usta proroka Barucha. Bądź dobrej myśli, narodzie mój. Ufajcie, dzieci, wołajcie do Boga, a ten, który dopuścił to na was, będzie pamiętał o was. Jak bowiem błądząc myśleliście o odstąpieniu od Boga, tak teraz nawróciwszy się, szukajcie Go 10-krotnie. Te słowa są równocześnie fundamentem nadziei dla nas, Polaków, którzy wpatrzeni w dokonania świętej pamięci Kornela Morawieckiego również pragniemy nieść Polskę jak żagiew, jak płomienie. Kilka miesięcy wcześniej, 20 stycznia 1938 roku, święta siostra Faustyna modliła się: o Boże niepojęty, serce moje rozpływa się w radości, żeś mi dał wniknąć w tajemnicę miłosierdzia swego. Wszystko się zaczyna z miłosierdzia Twego i na miłosierdziu Twoim się kończy. Słowa tej modlitwy opatrzyła następującym komentarzem. Wszelka łaska wypływa z miłosierdzia i ostatnia godzina pełna jest miłosierdzia dla nas. Niech nikt nie wątpi o dobroci Bożej. Miłosierdzie Boże mocniejsze jest niż nędza nasza. Wsłuchani w słowa modlitwy świętej Faustyny odkrywamy na nowo głębie naszej chrześcijańskiej wiary, ukrytej wprawdzie przed mądrymi i roztropnymi, ale objawionej prostaczką. Wszystko zaczyna się z miłosierdzia Bożego i na miłosierdziu Bożym się kończy. Z tej to wiary rodzi się nasza błagalna, a równocześnie pełna ufności modlitwa do Ojca Niebieskiego, aby świętej pamięci marszałek senior Kornel Morawiecki, którego dzisiaj z tak wielkim żalem żegnamy, łaski Jego nieskończonego miłosierdzia dostąpił. Amen.
zgromadzeni, aby uobecnić w tym sakramencie tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, w dniu powrotu naszego brata Kornela do domu Ojca Niebieskiego, módlmy się wspólnie. Módlmy się za Kościół, winny krzew Jezusa Zmartwychwstałego, w który Kornel Morawiecki wszczepiony został przez chrzest, aby wszystkie jego dzieci czerpały ze Słowa Bożego i sakramentów świętych siły do godnego życia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Módlmy się o pokój i braterstwo między wszystkimi ludźmi, aby wojny i konflikty, nienawiści rasowe lub religijne, zgubna zazdrość i pycha nie odbierały nikomu radości życia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Módlmy się za przeżywających smutek rozstania z powodu śmierci kogoś bliskiego, zwłaszcza za rodzinę zmarłego Kornela Morawieckiego, aby odnaleźli ukojenie i otrzymali duchowe wsparcie od innych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Módlmy się za zmarłego Kornela Morawieckiego, którego dzisiaj żegnamy. Niech opłucze szaty we krwi baranka i wejdzie na niebieskie gody. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych, z którymi życie Kornela Morawieckiego było związane w sposób szczególny przez więzy krwi, przymierze i przyjaźń. Aby uwolnieni z win mogli wyjść mu na spotkanie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się i za nas, dla których śmierć jest paschą, to znaczy przejściem, abyśmy towarzyszyli Kornelowi Morawieckiemu w jego ostatniej drodze, zjednoczeni w modlitwie i miłości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Bądź uwielbiony, Panie, za to, że ani życie, ani śmierć nie zdoła nas odłączyć od Twojej miłości, którą dałeś nam poznać przez zmartwychwstanie Twojego Syna. Niech wszyscy żywi i zmarli, za których się modlimy, doświadczą jej mocy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Jak ma was przyjąć wraz z Tobą, na rzecz
Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie ofiarę, którą składamy za Twojego sługę Kornela w dniu pogrzebu. W Twojej ojcowskiej dobroci przebacz mu wszystkie winy i oczyść go ze wszystkich śladów ludzkiej słabości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Nim zabłysła dla nas nadzieja chwalebnego zmartwychwstania. I choć nas zasmuca nieunikniona konieczność śmierci, znajdujemy pociechę w obietnicy przyszłej nieśmiertelności. Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy. I gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie. Dlatego z aniołami i archaniołami oraz ze wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę razem z nimi wołając. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie
wydany. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj o Twoim słudze Kornelu, którego z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ten, który przez chrzest został włączony w śmierć Twojego Syna, miał również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty odwołałeś z tego świata Twojego sługę Kornela. Przez tę ofiarę oczyść go z grzechów i daj mu udział w wiecznej radości zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. O zabranie głosu proszę prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę. Niosę Ciebie, Polsko, jak żagiew, jak płomienie. Gdzie Cię doniosę, nie wiem. Te słowa z podziemia, autor nieznany. Po latach 80. donieśliśmy Polskę do naszych dni. Panie Prezydencie, Wysoki Sejmie, drodzy rodacy, niesiemy Ciebie, Polsko, jak żagiew, jak płomienie. Gdzie Cię doniesiemy? My, Polacy, jesteśmy wielkim, dumnym narodem. Mamy wielką przeszłość. Jesteśmy narodem z pokoleń przed nami, w pokolenia, które przyjdą po nas. Jesteśmy cząstką dziejów. Rośliśmy z chrześcijańskiego, z europejskiego ducha, z naszej mowy i kultury, z umiłowania wolności, z pracy i walki o niepodległość, z fenomenu solidarności. Nam, posłom, przypadł zaszczyt reprezentowania obywateli, tych, którzy poparli obecnie tu w Sejmie ugrupowania, tych, których głosy nie zostały uwzględnione, a także tych, którzy nie poszli do wyborów. Mamy obowiązek mówić wspólnym głosem. Mamy obowiązek, spierając się, dochodzić do porozumienia i służyć Polsce, służyć wszystkim obywatelom. To nasza wielka odpowiedzialność i nasze wyzwanie. Czy prawo stanowione przez Sejm obecnej kadencji pomoże Polsce? Czy potrafi poprawić dolę mieszkańców naszego kraju? Czy biednych uda się wyrwać z biedy? Czy da perspektywę ambitnym, pracowitym i zdolnym? Czy przywróci cześć bohaterom Solidarności? Na co dzień widzimy bezprawie, draństwo i rozpacz. Rządzą ci, którzy mają pieniądze i siłę. Ludziom potrzeba uczestnictwa, możliwości wypowiadania się, decydowania o sobie, o kraju. Takie są nasze cele, takie będą nasze czyny. Tu, z tej trybuny, padło przed laty dramatyczne pytanie. Czyja jest Polska? Jest jednak jeszcze bardziej doniosłe, ważniejsze pytanie. Dla kogo jest Polska? Żyjemy nie tylko dla siebie. Żyjemy i umieramy dla innych. Czcigodna rodzino, pana marszałka, seniora świętej pamięci Kornela Morawieckiego, na czele z panem premierem Mateuszem Morawieckim, wielce szanowni państwo marszałkowie Sejmu i Senatu, szanowny gościu nasz, premierze Republiki Czeskiej, szanowni państwo premierzy, z panem prezesem Prawa i Sprawiedliwości, szanowni państwo ministrowie, posłowie, senatorowie, wszyscy dostojni przybyli goście, czcigodny księża arcybiskupie, ekscelencje księża biskupi, czcigodni księża, wszyscy dostojni goście. Przeczytałem ten długi fragment inauguracyjnego wystąpienia marszałka Sejmu seniora, pana Kornela Morawieckiego z 12 listopada
2015 roku, ponieważ myślę, że cały jest ważny, kiedy mówimy o jego postaci, patrząc na tło całego jego życia i historii. Tej zresztą, o której była tutaj już dzisiaj mowa. Kim był? Jakim był człowiekiem? Ten ważny element jego życia, dążenie do wolnej, suwerennej, niepodległej Polski w zasadzie przez cały czas, od samego początku może. Ktoś, kto wierzy w to, że data urodzin determinuje życie człowieka, powie, urodził się 3 maja 1941 roku w 150. rocznicę uchwalenia Konstytucji Majowej. Ale my wierzący powiemy, po prostu takim był człowiekiem. Niezwykle głębokich przekonań, niezwykłej wewnętrznej siły, niezwykłej niezłomności w dążeniu do wolności. 68 rok, 70 rok, 76 rok to te chwile, kiedy ten młody jeszcze wtedy wciąż człowiek cały czas wzbiera coraz mocniej w swoich przekonaniach, w dążeniu do tego, żeby Polska była niepodległa. To właśnie dlatego na tamtym banerze, który rozwinął razem z kolegami w Warszawie w czasie pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego, było napisane wiara, niepodległość. Tak jak wspomniał ekscelencja ksiądz arcybiskup, ludzie się dziwili. Nikt wtedy nie ośmielał się tak ostro występować. Niepodległość, to znaczy żądamy niepodległości. Czyli Polska nie jest niepodległa. Kornel Morawiecki miał jasno sprecyzowany pogląd. Kraj, w którym nie z naszej woli stacjonuje kilkaset tysięcy obcych żołnierzy, w którym władze są dyktowane z innego wielkiego mocarstwa, gdzie władze dostają prikaz, co mają robić, to nie jest kraj niepodległy i to nie jest kraj suwerenny. A on chciał wolnej Polski. On chciał niepodległej Polski. Nie godził się na żadną inną. Był pod tym względem niezłomny. Był wyśmiewany, był atakowany, był krytykowany. Był więziony, był deportowany właśnie dlatego, że chciał Polski niepodległej i nie godził się na żadne kompromisy. Taki był. W czasach, gdy część ludzi działających w opozycji szukała kompromisu, on się na żaden kompromis nie godził. To najprawdopodobniej właśnie dlatego w 1988 roku, po roku więzienia, został z Polski wyrzucony. Do historii przeszedł materiał filmowy, na którym widać, jak funkcjonariusze SB siłą ciągną Kornela Morawieckiego do samolotu po to, żeby go wysłać do Wiednia, poza granice kraju. A on się nie godził, mimo że czekało go więzienie dalej tutaj. Chciał zostać w swoim kraju, w Polsce, chciał walczyć. Wiedzieli, że się nie będzie godził i że będzie krytykował, że będzie podważał porozumienie. Nigdy zresztą nie pogodził się chociażby z okrągłym stołem. Demonstracyjnie w 1991 roku w czasie kampanii wyborczej do parlamentu w Polsce wywrócił model okrągłego stołu. Można się z nim nie zgadzać. Można dyskutować, patrząc z perspektywy tych 30 czy 40 lat na drogę naszej historii i dyskutować o tym, jaką drogą rzeczywiście powinniśmy byli iść. Można dyskutować, ale nie można go nie szanować. Nie można nie szanować Kornela Morawieckiego, jego niezłomności, jego patriotyzmu, jego walki.
Myślę, że kiedy popatrzycie do internetu, to to dostrzeżecie. Myślę, że właśnie przez szacunek dla niego, nawet ci, którzy się z nim bardzo głęboko nie zgadzali, nie nazywają go na różnych stronach w internecie opozycją demokratyczną, tylko nazywają go opozycją antykomunistyczną, bo on był opozycją antykomunistyczną. Można się uśmiechnąć, że w jakimś sensie z tego punktu widzenia patrząc, Rzeczpospolita rozumiana jako jej naród, jej społeczeństwo, uczyniła zadość Kornelowi Morawieckiemu, albowiem wtedy, kiedy on po raz pierwszy wszedł do polskiego Sejmu, do Sejmu ósmej kadencji, nie wybrano do tego Sejmu pogrobowców partii komunistycznej. Ludzie ich odrzucili. Nie musiał zasiadać z nimi w sejmowej ławie, ale chcę bardzo mocno zwrócić uwagę na te fragmenty wypowiedzi pana marszałka seniora Kornela Morawieckiego, które przytaczałem, te końcowe, kiedy mówi o Polsce, kiedy mówi o wspólnocie, kiedy mówi, że razem musimy ją realizować. To pokazuje, że miał szacunek do każdego, że on, człowiek tak niezwykle doświadczony prześladowaniem, wyśmiewaniem, brakiem szacunku, doskonale rozumiał, co to znaczy wolność gromadzenia się, wolność wypowiedzi, wolność słowa, demokracja i wspólnota. I że właśnie wspólnym działaniem najprędzej zbudujemy silne państwo, niepodległą rzeczywiście Rzeczpospolitą, której tak bardzo pragnął. Mają dzisiaj. Walnie się do niej przyczynił. A to, kim był, pokazuje także i druga historia, już dalece bardziej współczesna, sprzed zaledwie kilku lat, kiedy był już parlamentarzystą, był marszałkiem seniorem. W czasie protestu pod Sejmem przechodził i zablokowano mu drogę. Potrącano go, szturchano, szarpano, nawet mu ubliżano. Wytrzymał to ze stoickim spokojem. Przeszedł potem policjanci, pytali się go, czy chce wnieść skargę. Był przecież marszałkiem Sejmu seniorem, posłem, funkcjonariuszem polskiego państwa. Powiedział, nie, nie, to są Polacy, to są moi rodacy. Oni po prostu nie zgadzają się ze mną i nie chcieli mi dać przejść. Absolutnie nie wniosę skargi. To znaczy, oni mają prawo mieć swoje poglądy. Oni mają prawo wyrażać swoje poglądy i ja to uznaję. To powiedział Kornel Morawiecki. Takiej właśnie Polski pragnął i taką Polskę budował. Jednocześnie miał jasne przekonanie, kto powinien nią rządzić. Bo to, czy się szanujemy, a to, kto rządzi, to są dwie różne sprawy. Dlatego także jako kandydat Zjednoczonej Prawicy chciał startować w zbliżających się wyborach. Chciał sprawować w Polsce władzę, chciał Polskę zmieniać, chciał uczestniczyć w tym procesie. Uważał to za ważne. Do samego końca, do ostatniej swojej chwili, w czasie, kiedy już był bardzo ciężko, śmiertelnie chory. Cały czas do ostatniej chwili był gotowy do służby. To właśnie dlatego jest ten wielki ceremonialny pogrzeb, na który przybyło tylu ludzi. Wielce szanowny panie marszałku seniorze, dobrze pan się zasłużył Rzeczypospolitej i ta pana służba jest doceniana. Ja panu z całego serca w imieniu Rzeczypospolitej za nią dziękuję. Spoczywaj w pokoju. Cześć twojej pamięci.
O zabranie głosu proszę marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, panią Elżbietę Witek. Wielce szanowni państwo, uczestnicy tej wyjątkowej mszy świętej, ale przede wszystkim szanowna rodzino świętej pamięci Kornela Morawieckiego. Towarzyszymy dzisiaj świętej pamięci Kornelowi Morawieckiemu, marszałkowi, seniorowi i posłowi Sejmu ósmej kadencji w jego ostatniej drodze. Takie pożegnania są bardzo trudne, szczególnie dla rodziny i najbliższych, ale także dla tych, którzy z nim współpracowali na co dzień, zwłaszcza kiedy uświadomimy sobie, jak wiele mogliśmy jeszcze wspólnie zrobić dla Polski. Było to już przytaczane kilkukrotnie, wyjątkowe wystąpienie pana marszałka seniora podczas inauguracyjnego posiedzenia Sejmu ósmej kadencji. Padło tam wiele ważnych słów, wiele ważnych przemyśleń, które wynikały z bogactwa dorobku, przemyśleń i tego, co w życiu przeszedł Kornel Morawiecki. A była to niewątpliwie trudna droga, ale droga człowieka, który wyjątkowo umiłował ojczyznę i dla którego takie wartości jak Bóg, honor i ojczyzna były naprawdę bardzo, bardzo ważne. Tylko wtedy, kiedy ma się takie silne podstawy, kiedy ma się je w sobie, a on je miał, można budować swoje życie tak, żeby na jego końcu móc powiedzieć, że coś dobrego po sobie pozostawiam. Wielokrotnie, panie marszałku, z trybuny sejmowej podkreślałeś, że Sejm jest miejscem sporu politycznego, czasami bardzo trudnego, ale jednak sporu politycznego. I mówiłeś, że z tego sporu politycznego zawsze powinno coś dobrego wynikać dla Polski i dla naszych obywateli. Szukałeś porozumienia tam, gdzie dało się go odnaleźć. Przypominałeś nam wszystkim o tej naszej wielkiej odpowiedzialności, odpowiedzialności nas, parlamentarzystów, za losy naszej ojczyzny, ale także naszych obywateli, bez względu na to, czy są naszymi zwolennikami, czy nie. Wszyscy jesteśmy mieszkańcami jednej ojczyzny, Polski, naszej matki, o którą tak długo cierpliwie, z determinacją i odwagą walczyłeś. Podkreślałeś, że wspólnie, razem znaczymy znacznie więcej niż każdy z osobna, że to jest nasza siła. Mówiłeś, że Polska jest potrzebna nie tylko nam do życia, ale Polska ze swoją wspaniałą przeszłością, ze swoją tradycją i korzeniami chrześcijańskimi i europejskimi jest potrzebna także Europie i światu, bo ma tej Europie i światu coś wielkiego do zaproponowania. Będzie nam brakowało, panie marszałku, pańskich rad, dobrego słowa, ale chciałabym, żeby pan wiedział, że choć urodził się pan w czasach okrutnej wojny, to dziś jako marszałek Sejmu Rzeczpospolitej, w imieniu Sejmu Rzeczpospolitej żegnam pana w wolnej, suwerennej i demokratycznej Polsce, o którą walczył pan całe życie i której pan dożył. Cześć twojej pamięci. O zabranie głosu proszę prezesa Prawa i Sprawiedliwości, pana Jarosława Kaczyńskiego.
Witajcie, szanowna rodzino, z panem premierem, najdostojniejszy księża arcybiskupie, najdostojniejsi biskupi, dostojni przedstawiciele władzy Rzeczypospolitej z panem prezydentem na czele, dostojny panie premierze Republiki Czeskiej, szanowni państwo. Przyszło mi pożegnać człowieka niezwykłego. Niezwykłego w całym tego słowa znaczeniu. Niezwykłego poprzez swój życiorys, ale także niezwykłego poprzez swoje cechy czysto osobiste. Człowieka, który łączył w sobie radykalizm. Radykalizm niezwykle ostry, niezwykle daleko posunięty, z łagodnością, z gotowością współpracy ze wszystkimi, z wielką łatwością wybaczania. Jeśli spojrzeć na życie Kornela Morawieckiego, pana marszałka Kornela Morawieckiego, z punktu widzenia polskich dziejów, to można powiedzieć, że przywrócił on w Polsce pewną bardzo ważną i bardzo silną, ale przez wiele dziesięcioleci nieistniejącą tradycję. To znaczy tradycję insurrekcjonistyczną, tradycję powstańczą. Ta, która ciągnie się co najmniej od Konfederacji Barskiej poprzez powstania narodowe, poprzez wydarzenia I wojny światowej, Legiony, poprzez konspirację II wojny światowej, poprzez to wszystko, co czynili żołnierze wyklęci i później dopiero właśnie on był tym, który do tej tradycji nawiązał. Jego życie było sprzeciwem, sprzeciwem wobec zniewolenia, sprzeciwem wobec tego wszystkiego, z czym polskiemu patriocie trudno się było pogodzić. I tych, którzy marzyli o niepodległości, było wielu, ale tylko on potrafił to marzenie zmienić w czyn. Zmienić w czyn i to czyn naprawdę niezwykły. Potrafił stworzyć w podziemiu organizację niepodległościową, organizację, która nawiązując do tradycji Solidarności, będąc w jakiejś mierze w szerszym tego słowa znaczeniu częścią Solidarności, jednocześnie stawiała sobie zadania najdalej idące, zadania odnoszące się właśnie do odzyskania niepodległości. Co więcej, szerokość myśli, a przede wszystkim niezwykła odwaga myśli i czynu Kornela Morawieckiego doprowadziła do tego, że ta organizacja podjęła się także czegoś, co wydawało się już zupełnie niemożliwe i nierealne. To znaczy podjęła się walki w skali szerszej niż tylko Polska, w skali międzynarodowej, w skali całego obozu komunistycznego. Bo przecież specjalne wydzielone jednostki tej organizacji właśnie tego rodzaju walkę podjęły, tego rodzaju kontakty nawiązały. Było w tym działaniu coś, czego można powiedzieć nie da się powtórzyć, jeśli spojrzy się na to, co już wspomniałem. Odwagę myśli i odwagę czynu. Odwagę czynu, która jest powielokroć trudniejsza, przynajmniej w tym wypadku, niż tylko odwaga myśli. Był rzeczywiście, jak o tym mówił pan prezydent, wyśmiewany. Musiał znosić nie tylko represje komunistyczne, ale także swego rodzaju represje ze strony obozu, który w najszerszym tego słowa znaczeniu dążył do tego samego, do czego i on dążył. Zdołał to wszystko znieść. I kiedy przyszedł rok 89, stanął w swoim życiu przed kolejnym wyborem. Jego dzieło, niezależnie
od tego, co przed chwilą mówiłem, było tak wielkie i znaczące, że bez trudu mógł włączyć się w to wszystko, co działo się wtedy w polskim życiu publicznym. Bez trudu mógł uzyskać tam miejsce prominentne, mógł stać się jednym z beneficjentów tego, co się wówczas wydarzyło. Otóż odrzucił, i to też było bardzo trudne, i to też było wielkie, odrzucił tego rodzaju możliwość. Podjął walkę już w innych okolicznościach, ale w jakiejś mierze walkę równie trudną. Przedtem ryzykował wolnością, być może nawet życiem. Teraz ryzykował tylko wyśmianie, ryzykował to wszystko, co socjologowie nazywają mucenie represją rozproszoną, ale ona też bywa straszliwie dotkliwa. I żył tak przez wiele, wiele lat, podejmując kolejne próby urzeczywistnienia swoich idei, odrzucając już nie tylko komunizm, ale także postkomunizm. I historia potoczyła się tak, iż gdy po raz pierwszy znalazł się w parlamencie i został powołany przez pana prezydenta na stanowisko marszałka seniora, zaczął się koniec postkomunizmu. I to był, można powiedzieć, jego wielki triumf. Jego wielki triumf i, można powiedzieć, spełnienie jego niezwykłego życia. Nie był członkiem Prawa i Sprawiedliwości, ale jego grupa polityczna wspierała nas wielokrotnie w trudnych momentach swoimi głosami, a sam marszałek wspierał nas swoimi wystąpieniami. Wystąpieniami, których nikt nie mógł lekceważyć. Wystąpieniami, które łączyły ten moralny i polityczny radykalizm z tą już wspominaną tu także przeze mnie dobrocią i tolerancją. To nieczęsto, a może nawet bardzo rzadko występujące połączenie. To coś, co czyniło marszałka Kornela Morawieckiego nie tylko człowiekiem niezwykłym, nie tylko człowiekiem zasłużonym, ale także człowiekiem wielkim. Jednym z ojców polskiej niepodległości. Tej prawdziwej. Którą dzisiaj bronimy, którą, można rzec, realizujemy i której bronić będziemy. Już bez niego, ale ciągle pamiętając o nim, ciągle pamiętając o jego życiu, pamiętając o tej nauce, którą z tego życia można wyciągnąć. O tej nauce, która dotyczy odwagi, dotyczy zdecydowania w myśli, w czynie, ale dotyczy także tolerancji i miłości wobec innych. Niech odpoczywa w pokoju. Żegnaj. Odczytanie listu przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski proszę Jego Ekscelencję arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, zastępcę przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Wielce szanowny panie premierze, droga rodzino, najbliżsi i przyjaciele zmarłego. W imieniu Konferencji Episkopatu Polski
składam wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci świętej pamięci Kornela Morawieckiego, posła i marszałka seniora Sejmu 8 kadencji, działacza opozycji antykomunistycznej w PRL-u, więźnia politycznego, założyciela i przewodniczącego Solidarności Walczącej, kawalera Orderu Orła Białego. Bardzo pragnąłem osobiście uczestniczyć w liturgii pogrzebowej. Niestety w związku z obradami Rady Konferencji Episkopatów Europy, którym współprzewodniczę w Santiago de Compostela, nie mogłem wrócić do Warszawy. Duchowo więc łączę się z uczestnikami pogrzebu i wspieram swoją modlitwą wszystkich pogrążonych w żałobie. Rzadko przychodzi nam uczestniczyć w pogrzebach ludzi, którzy już za życia stali się legendą. Rozkochany w Polsce, miłujący wolność i niepodległość nie tylko słowem, ale przede wszystkim czynem. Świętej pamięci Kornel Morawiecki taką legendą stał się już za życia, a życiem dla niego była Polska, wolna i niepodległa, wolna bez kompromisów. Wpatrzony w przykład niezłomnych polskich patriotów, sam zapragnął z taką niezłomnością walczyć o ojczyznę. Jakże musiał cierpieć po przełomowym 1989 roku, widząc, jak wielu zhańbionych udziałem w zbrodniczym reżimie komunistycznym zasiadło w sejmowych ławach wolnej przecież Rzeczypospolitej. Nie po to, żeby służyć ojczyźnie i narodowi, ale żeby z nich uczynić sługi i niewolników innych panów. Tam, gdzie jest wolność, tam jest Bóg. Kornel Morawiecki miał wolne serce. Serce nie na sprzedaż. Dziś w nadziei zmartwychwstania jego ciało powierzamy ziemi, duszę Bogu, wierząc głęboko, że w domu naszego Ojca w niebieskiej Ojczyźnie, Ojczyźnie sprawiedliwości, pokoju, Ojczyźnie wolności i miłosierdzia, cieszy się on już na wieki wolnością dziecka Bożego. Niech aniołowie zawiodą cię do raju, a gdy tam przybędziesz, niech przyjmą cię męczennicy i wprowadzą cię do krainy życia wiecznego. Chóry anielskie niechaj cię podejmą i z Chrystusem zmartwychwstałym miej radość wieczną. Odpoczywaj w pokoju. Stanisław Gądecki, arcybiskup metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy. Szanowni Państwo, wszystkich obecnych w katedrze prosimy o pozostanie na swoich miejscach do czasu odjazdu na cmentarz konduktu z rodziną, panem prezydentem oraz marszałkiem Sejmu i Senatu. Po odjeździe konduktu organizatorzy przeprowadzą Państwa w miejsce odjazdu autokarów, które będą jechały na cmentarz Powązkowski. Nasz brat zasnął w pokoju z Chrystusem. Z wiarą i nadzieją życia wiecznego polecajmy go miłosierdziu Bożemu. Prośmy Boga, aby Kornel, który przez chrzest stał się przybranym dzieckiem Bożym i w ciągu życia karmił się ciałem Chrystusa, teraz został wezwany na ucztę dzieci Bożych w niebie i razem ze świętymi stał się dziedzicem obiecanej nagrody wiecznej. Módlmy się do Boga także za nas, pogrążonych w żałobie, abyśmy razem z naszym bratem Kornelem mogli wyjść naprzeciw Chrystusa, gdy On, życie nasze, objawi się w chwale. Niech ta nadzieja przenika nasze skupienie i naszą modlitwę.
Wszechmogący Bóg odrodził Cię z wody i Ducha Świętego na życie wieczne. Niech zatem dopełni dzieła, które rozpoczął na Chrzcie Świętym. Twoje ciało było świątynią Ducha Świętego. Niech Bóg przyjmie Cię do swojej chwały. Ojcze nieskończenie dobry, w Twoje ręce polecamy naszego brata Kornela i mocno ufamy, że razem z wszystkimi, którzy umarli w Chrystusie, będzie miał udział w Jego zmartwychwstaniu. Dzięki Ci składamy za wszystkie dobrodziejstwa, którymi obdarzyłeś Twojego sługę w ziemskim życiu i które za Jego pośrednictwem nam przypadły w udziale. Boże, wysłuchaj miłosiernie nasze prośby i spraw, aby bramy raju otworzyły się przed Twoim sługą, nam zaś, którzy pozostajemy na ziemi, daj moc, abyśmy się wzajemnie pocieszali słowami wiary, aż spotkamy się wszyscy w Chrystusie i na zawsze połączymy się z Tobą i naszym bratem Kornelem. Przez Chrystusa, Pana naszego.